Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Na początek przypominam, że w dalszym ciągu trwa drugi pułap promocyjny na mój kurs z reklamy PPC na Amazonie. Te osoby, które już zakupiły, miały najlepszą okazję, jednakże cena na ten moment to 119 zł, więc też jest bardzo atrakcyjna. Jeśli planujesz zakup tego kursu, to serdecznie Cię do tego zachęcam, do skorzystania z obecnej promocji, gdyż możesz go nabyć po prostu taniej. A z feedbacku, który dostałem od kursantów, wnioskuję, że jest to kawał dobrej wiedzy, więc zapraszam Cię serdecznie do skorzystania z tego. Link jest pod filmem. Przejdźmy do tematu tego filmu. Z racji tego, że wiele moich widzów to publikujący na KDP, postanowiłem stworzyć serię filmów, w których to krok po kroku przejdziemy razem przez cały regulamin Amazona. Wszystko to po to, aby rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości odnośnie publikacji. Dowiecie się w tej serii, co wolno, a czego absolutnie nie wolno robić podczas tworzenia swoich publikacji. Jestem przekonany, że pomoże Wam to upewnić się, czy do tej pory robiliście wszystko zgodnie z regulaminem, a jeśli tak nie było, to macie szansę poprawić swoje produkty przed interwencją w tej sprawie Amazona. Jak wiemy, publikacja wbrew regulaminowi może mieć przykre konsekwencje w postaci zawieszenia, czy nawet blokady konta i otrzymania tzw. wilczego biletu na platformie Amazon KDP, a w najłagodniejszej formie konsekwencją są problemy z opublikowaniem Waszej pozycji i długi czas oczekiwania na zatwierdzenie jej przez support. Aby temu zapobiec, warto od razu przyłożyć się do tego, aby spełniały one wszystkie wymagania Amazona. Wówczas nie narażacie się na tego typu nieprzyjemności. Ma to ogromne znaczenie, gdyż ja sam, posiadając prawie 3000 produktów na KDP, początkowo publikując bez dokładnego przeanalizowania regulaminu, który nawiasem mówiąc jest płynny i ciągle się zmienia, byłem zmuszony niedawno do poprawy kilkuset swoich produktów, a w kilku przypadkach nawet ich usunięcia z publikacji, co uwierzcie mi jest mega czasochłonne i nikomu nie życzę tego robić. Dbajcie o to, aby robić to z głową, bo szkoda po prostu kilkumiesięcznej czy kilkuletniej w wielu przypadkach pracy. Amazon potrafi doczepić się po długim czasie od publikacji, więc to, że support przepuścił początkowo Wasz produkt, nie znaczy, że jest ok. To Wy musicie mieć tą pewność, aby spokojnie spać. To wszystko, co mówię, ma poparcie w ostatnich działaniach Amazona, który przez swoją niekonsekwencję w przeszłości przepuszczał setki tysięcy słabych, niezgodnych z ich regulaminem produktów, co wiąże się teraz z naprawianiem tych błędów i wiele osób traci swoje produkty, a czasami konta, na zawsze. Stąd pomysł na taką serię filmów. Jeśli uważasz, że taka seria filmów przypadnie Ci do gustu, to daj znać w komentarzu, żebym wiedział, czy mam poświęcać na to czas. Pierwszym filmem w tej serii będzie omówienie wszystkich metadanych, czyli czegoś najważniejszego podczas publikacji, gdyż to one decydują najczęściej o problemach z produktami. Powiem Wam krok po kroku, jak Amazon to widzi. Na początek zajmiemy się wersjami papierowymi książek, gdyż wiem, że większość z Was na tym najbardziej skupia swoją uwagę. Metadanymi podczas publikacji są tytuł, podtytuł, seria, współautorzy, opis, słowa kluczowe, okładka i numer ISBN. Tym ostatnim nie będę się zajmował, ponieważ Amazon automatycznie nadaje ten numer przy publikacji, jeśli nie wprowadzisz własnego. Jest to duży plus, gdyż generalnie publikując na innych platformach, numery ISBN musisz wykupić na własność. Tutaj masz za darmo. Ok, to przejdźmy do ogólnych wytycznych dla wszystkich metadanych, a następnie przejdziemy przez wszystkie po kolei. Tutaj Amazon jest czasami ze sobą sprzeczny, jednakże postaram Ci się to wyjaśnić możliwie najdokładniej. Jedziemy po kolei, punkt po punkcie. Pierwsze co? Słowa kluczowe, wyszukiwane frazy, czyli tak zwane search terms, opisy gatunków, reklamy, promocje, właściwości fizyczne produktów. Wiele osób o to pyta, na przykład rozmiar przycięcia w tytule, współautor, podtytuł lub pola serii. I teraz niemożliwym by było podczas publikacji, żebyśmy nie używali słów kluczowych, bo o to tutaj chodzi, żeby nasze produkty rankowały się na jakieś słowa kluczowe. Jednak Amazonowi tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby to nie był zlepek słów kluczowych, samych słów kluczowych, które są gdzieś tam bezsensownie wrzucone w tytuł, w podtytuł czy opis. Dlatego umieścił właśnie tutaj w tym punkcie regulaminu we wszystkich metadanych, że takie coś jest po prostu zabronione. Jeżeli przeprowadzałaś kiedyś jakąś kampanię auto PPC, to wiesz, co to jest search terms, czyli są to frazy wpisywane przez klientów Amazona, przez które oni szukają produktu. Czyli Amazon traktuje te search terms jako słowa kluczowe, więc my tak naprawdę nie możemy tych fraz używać. Opisy gatunków to, jak wiadomo, a jakaś nowela, a jakaś książka dla dzieci, a jakiś podręcznik i tak dalej. To jest gatunek danej pozycji.
Oczywiście nie możemy tutaj reklamować, nie możemy uwzględniać promocji, właściwości fizycznych w tytule. Tutaj Amazon to zaznacza wyraźnie w tytule. Na przykład rozmiar przecięcia, czy rozmiar naszej książki, czy rozmiar okładki, ilość stron i tak dalej. To są właściwości fizyczne właśnie naszej książki. Nie możemy też w innych miejscach niż na to przeznaczone umieszczać nazwy współautorów, podtytułu lub nazwy serii. Kolejny punkt. Wyrażenia takie jak zestaw, pudełko lub pakiet. One prowadzą klienta do przekonania, że otrzyma wtedy materiały fizyczne, czyli inne niż książka w miękkiej oprawie. Jest to jakby oczywiste, nie możemy tego robić. Materiały fizyczne, produkty fizyczne sprzedajemy tylko i wyłącznie w modelu FBA i FBM. I kolejne nawiązanie do tytułu serii współautorów. I tutaj nie możemy umieszczać takich danych, które nie są zgodne z tymi danymi wprowadzanymi w metadanych podczas konfiguracji tychże danych. Także wszystko tutaj musi być spójne. Jeżeli wprowadzamy informacje o tytule, na przykład w opisie, czy w serii, czy jeśli chodzi o autorów, to muszą być one zgodne z tymi podanymi wcześniej. To samo poniżej się tyczy nagłówków i stopek, czyli te nagłówki i stopki, które zawierają nazwę lub tytuł współautora, a nie pasuje do tego, co się wprowadziło wcześniej w metadanych podczas konfiguracji. I jak wiadomo, podczas publikacji musimy wybrać język, w którym jest napisana nasza książka. Jeżeli tutaj wybierzemy język angielski, a gdzieś w opisie zaznaczymy, że jest to książka po niemiecku, również nie możemy tego zrobić. Niepotrzebnie powtarzające się słowa. I tu Amazon podaje przykład. Ciasteczka, przepisy na ciasteczka, jak zrobić ciasteczka w mojej kuchni i tak dalej. Czyli nie możemy tego po prostu powielać, bo jest to jakby spamowanie słowami kluczowymi. Nie możemy też używać tylko znaków interpunkcyjnych, na przykład właśnie takich wykrzykników. Przyciąga to uwagę, owszem, ale nie mogą być one jakby samoistnie w żadnym z pól z metadanymi. Jeśli chodzi o błędy ortograficzne, to jak najbardziej jest to zrozumiałe. Amazon często poprawia publikacje, w których są błędy. Może nie publikacje same, ale właśnie metadane, w których są błędy, i na to też zwraca szczególną uwagę. Oraz adresy URL, czyli nie możemy umieszczać tam sobie linków do naszych stron internetowych w tych metadanych. Co innego, jeżeli to umieścimy sobie gdzieś tam dyskretnie, właśnie w książce, w swojej gdzieś na okładce z tyłu, czy w treści swojej książki, to już jest jakby nie do przechwycenia przez Amazona, nie oni to, nie weryfikują tego oni tak dokładnie, jednakże nie polecam też tego robić, ponieważ jest to jakby no, narażanie się na pewne konsekwencje z tego tytułu. I tutaj jest taka drobna uwaga, że Twoje metadane nie powinny ulec zmianie po opublikowaniu. Znaczące zmiany wymagają nowego wydania. Czyli oczywiście są metadane, których nie możemy zmienić, jak tytuł na przykład, nie możemy zmienić autora. Jeżeli te metadane, które będziemy zmieniać na przykład w opisie, ulegną znaczącej zmianie, musimy wydać tą książkę jako nowe wydanie pod nową serią lub po prostu tamtą dać unpublish i wydać sobie nową. Przechodzimy zatem do wszystkich właśnie metadanych po kolei. Tytuł, podtytuł i seria. Tytuł musi być wymieniony na okładce. Na grzbiecie albo na przodzie tej okładki. Jest to jakby zrozumiałe, większość z Was o tym wie. Musi on również pasować do tych metadanych, które wprowadziliśmy podczas publikacji tejże książki. I informacje o tytule nie muszą pojawiać się w rękopisie, czyli w tym manuskrypcie naszym, ale jeśli są, to muszą być one również zgodne z tymi wprowadzanymi wcześniej. Jest to jakby jasne, tak? Podtytuł, seria, informacje o wydaniu nie są wymagane, jak wiesz. Ale jeśli znowu są uwzględnione, to muszą być zgodne z tymi metadanymi wprowadzanymi podczas konfiguracji. Także tutaj Amazon kładzie duży nacisk, żeby to wszystko było spójne, żeby te metadane były spójne i nie wprowadzały potencjalnego klienta w błąd. Jeśli chodzi o współautorów, to Amazon tutaj sugeruje, aby użyć tych pól, aby wypełnić te pola, żeby zidentyfikować redaktorów, ilustratorów, tłumaczy i inne osoby, którym chcesz przypisać autorstwo, o ile pracowali nad tą książką. Oczywiście, jeżeli korzystałeś z serwisu typu Fiverr i zleciłeś napisanie swojej książki, to masz do niej pełne prawa, ponieważ ten freelancer te prawa autorskie tobie przypisuje i nie musisz tam umieszczać jego danych jako danych współautora. Ty jesteś jedynym autorem tej książki. Możesz wprowadzić wielu współautorów, jeżeli takowych posiadasz. Musisz wymienić wszystkich współautorów, jeżeli publikujesz książki z domeny publicznej. I to jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób, publikując treści z domeny publicznej, podpisuje się swoim nickiem, swoim imieniem, nazwiskiem czy jakimś swoim pseudonimem i jest to jakby tutaj niezgodność.
Oczywiście w tych polach do wprowadzenia nazwy współautorów nie możemy dodawać tutaj słów kluczowych, jest to niezgodne z regulaminem. Możesz użyć pseudonimu, o ile nie ogranicza to zdolności czytelników do podejmowania dobrych decyzji zakupowych i to jest też duży problem wśród publikujących, ponieważ często serie nadawane serie czy nazwy autorów danej serii właśnie ograniczają tą zdolność czytelników do podejmowania tych decyzji zakupowych, ponieważ sugerują na przykład Best Notebooks, że są to najlepsze zeszyty na Amazonie. Nie możesz tego robić, nie możesz tu używać takich słów kluczowych, nie możesz tutaj wprowadzać klienta w błąd, ponieważ dla Ciebie to może być Best Notebooks, dla kogoś innego niekoniecznie, więc staraj się używać takich pseudonimów tutaj, aby nie były to frazy kluczowe wpisywane w wyszukiwarkę Amazona, żeby to nie były jednocześnie słowa kluczowe, ponieważ możesz się tutaj narazić na bana albo w najłagodniejszym przypadku po prostu usunięcie Twojej pozycji. Ze swojej strony dopowiem, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest generator tych pen name'ów. Tam masz pewność, że wygenerowane te nazwy autorów są unikatowe, więc możesz ich spokojnie użyć. Ja jeszcze Ci powiem, żebyś używał nawet trzyczłonowych nazw, ponieważ je najciężej jakby podrobić, najciężej znaleźć bardzo podobne nazwy na Amazonie, jeżeli mają one trzy człony, zawsze się czymś tam będą różnić, więc tutaj Amazon się do tego nie przyczepi. Ja osobiście tak robię i nigdy nie miałem z tym problemu. Jasne, że fajnie by było, żeby nazwa autora czy nazwa wydawnictwa nawiązywała jakoś tematyką czy wydźwiękiem tej nazwy do serii produktów, które są akurat wydawane przez tego autora, jednakże kiedyś Amazon to przepuszczał, teraz ma z tego tytułu problemy i po prostu czepia się takich użytkowników, którzy naginają znacząco ten punkt regulaminu i wiele, wiele osób znam, które musiały po prostu te książki pousuwać, dać unpublish i mimo tego, że zarabiały na tym, że Amazon na tym zarabiał, to konsekwentnie trzyma się tego punktu regulaminu i blokuje takie książki. Przechodzimy do opisu. W opisie nie możemy zaakceptować żadnej z następujących informacji. I tutaj punkt pierwszy, treści pornograficzne, obsceniczne lub obraźliwe. Jakby normalne, tak? Nie używajmy takich treści w swoim opisie, ponieważ raz, że Amazon to tego nie przepuści, a dwa, że nie wygląda to zbyt ciekawie. I tutaj jeszcze też uwaga z mojej strony, nawet jeżeli wydajecie książki takie dla dorosłych, to starajcie się jakby tej treści pornograficznej i takiej dobitnej, dosłownej tutaj nie umieszczać, ponieważ później jak będziecie chcieli robić reklamę PPC na tego typu produkty, to Amazon wam takiej reklamy nie przepuści. W opisie nie możemy też wpisywać numerów telefonów, adresów e-mail, czy właśnie stron www, jak to było już wymienione podczas omawiania tych wszystkich metadanych. Nie możemy też tutaj wpisywać recenzji, cytatów czy referencji. Nie możemy też prosić o recenzję klientów i to jest bardzo, bardzo istotne. Nie możesz tutaj prosić o recenzję. Nie jest tutaj powiedziane, że nie możesz prosić o recenzję dobrą czy recenzję złą. Ogólnie w opisie nie możesz prosić o recenzję klientów. Nawet jeżeli chciałbyś czy chciałabyś poprosić o złą recenzję, też tego nie można robić. Jeżeli chciałbyś czy chciałabyś poprosić o taką recenzję, to polecam Ci to zrobić w manuskrypcie gdzieś na końcu tej książki, drobnym drukiem, poprosić klienta o pozostawienie recenzji i tutaj nie możesz sugerować, jaka ona ma być. Nie możesz nakierunkowywać jakby tego klienta, w którą stronę ma pójść. W opisie nie akceptują też reklamy, nie akceptują znaków wodnych na zdjęciach albo filmach w materiałach promocyjnych. Dotyczy to jakby wyłącznie brandów, ponieważ my jako publikujący na KDP nie wszyscy pewnie macie swoje brandy założone, nie wszyscy macie te strony tak rozbudowane, żeby można było tam wrzucić jakieś filmy reklamowe, ale są takie osoby, są takie wydawnictwa, co to robią i to jest jakby informacja dla nich. Nie możemy też umieszczać informacji zależnych od czasu, na przykład właśnie daty promocji danej książki, seminariów czy wykładów. Jest to pewnego rodzaju wywieranie presji na kliencie i Amazon też tego nie akceptuje, ponieważ my możemy tą ceną sobie naszych publikacji wachlować, więc niektórzy robią tak, że w opisie tłustym drukiem zaznaczają, że cena tej książki na przykład wynosi $10, ale tylko do niedzieli. I takie coś jest również przez Amazona zabronione. Nie możemy umieszczać informacji o dostępności właśnie, o cenie nie możemy napisać w opisie oraz wyciągać tych klientów poza Amazona. Nie możemy tam umieszczać linków do naszych sklepów internetowych czy do księgarni, które sobie
założyliśmy, to też jest momentalnie wychwytywane i banowane. I tutaj nie możemy również umieszczać informacji spoilerujących naszych książek, czyli jeżeli mamy jakąś książkę, która jest o podobnej tematyce, która ta akurat, no to nie możemy w naszym opisie odnosić się do tamtej książki, nie możemy odsyłać potencjalnych klientów do naszego Author Central, nie możemy odsyłać do naszego autora, po prostu nie można tego robić. I nie używamy żadnych słów kluczowych lub fraz z tagami książek. To jest też zabronione, nie możemy używać właśnie w opisie tagów, a wiele osób to robi. Pod bardzo rozbudowanym opisem znajdują się tagi, które odnoszą się właśnie do innych ich książek, innych tytułów. Jest to zabronione. I kolejny ważny punkt. Gdy książka zawiera słowa kluczowe, które nie opisują dokładnie książki lub są niezwiązane z jej zawartością, może prowadzić do nieoczekiwanych lub mylących wyników wyszukiwania i złego wrażenia klienta. Jakby tutaj nie ma co tłumaczyć, nie tolerują słów kluczowych, które wprowadzają w błąd klientów lub nimi manipulują i nie mogą zaakceptować umieszczania słów kluczowych w innych polach metadanych lub odniesień do innych autorów lub książek innych autorów. Na przykład słowo kluczowe dla fanów Harry'ego Pottera, nie możemy używać takich właśnie sformułowań. Nie możemy się również odnosić do rankingu sprzedaży, na przykład bestseller, najlepiej sprzedający się, również nie możemy tego robić, bo jak już wspominałem, ty nie wiesz, czy to jest bestseller. Nawet jeżeli twoja książka jest bestsellerem, również nie możesz umieszczać takiej informacji właśnie w słowach kluczowych. Nie możesz pisać reklamy czy promocji, na przykład nie możesz zaznaczyć, że coś jest free, że coś jest darmowe i wszelkich innych treści, które nie są kompletnie związane z twoją książką, a ma to miejsce w wielu przypadkach, ponieważ wy posługujecie się programami, które za was te słowa kluczowe wyszukują, a one wyszukują słowa kluczowe również nawiązujące do innych książek z tej niszy. Jest to zabronione, nie możemy czegoś takiego robić, że wpisujemy sobie tytuł w słowach kluczowych, czy gdzieś w opisie wpisujemy sobie tytuł książki, która się lepiej sprzedaje, aby podbić ranking naszej. Nie można tego robić, także jeżeli korzystacie z programów typu KDSpy czy Helium, ten Wirelunch, Jungle Scout, to te wszystkie słowa kluczowe, które one wam wyszukają, musicie dokładnie przesiać i już to mówiłem odnośnie reklamy PPC, żeby nie robić tego na pałę, nie wrzucać tam wszystkich słów kluczowych jak leci po prostu, tylko musicie je dokładnie sobie przeanalizować, aby one były związane bezpośrednio z waszym produktem. Przechodząc dalej do okładki, tytuł, podtytuł, nazwisko autora i informacje o serii na okładce powinny być zgodne z odpowiednimi polami metadanych. Czyli znowu, tak jak to miało miejsce wyżej, wszystkie tutaj te dane muszą być zgodne. Jeżeli zmieniacie sobie tytuł na okładce, to Amazon przypomni się wam, że wasz tytuł brzmi tak i tak, więc nie możecie tego zrobić, Amazon tego nie przepuści. W takim przypadku będziecie musieli po prostu na nowo opublikować drugą wersję takiej książki. I tutaj też bardzo ważny punkt, okładki, które mogą wprowadzać w błąd, ponieważ bardzo przypominają układ, schemat kolorów, czcionki i lub obrazy innej książki są niedozwolone. I tutaj wiele osób się wzoruje na książkach, które się dobrze sprzedają i nie ma w tym nic złego, tylko pamiętajcie, żeby nie przegiąć w drugą stronę, ponieważ Amazon również widzi i traktuje to jako plagiaty i takich książek po prostu nie przepuszcza. Nie jest to też dokładnie określone, ponieważ kiedyś coś mi się obiło o uszy, że plagiatem dla Amazona jest książka, której treści czy okładka przekracza 30%, kiedy różnica między obiema przekracza 30%, czyli do 30% właśnie tych różnic Amazon akceptuje, powyżej 30% nie, ale nie mam pojęcia, jak to liczyć, dlatego uczulam was na to, żeby jednak wytężyć tą wyobraźnię i zrobić coś swojemu. Możecie się wzorować na kimś, możecie czerpać inspirację, jednakże róbcie po swojemu, bo książki, które się sprzedają, to one się będą sprzedawać. Jeżeli wy zrobicie bardzo podobną, to już niekoniecznie. Tutaj właśnie trzeba być bardzo innowacyjnym.
Okej, tak jak mówiłem, do ISBN nie będę wracał, ponieważ tutaj Amazon nam to oferuje za darmo, nie musimy się tym przejmować. Jeżeli seria taka Wam się podoba, to przejdę przez cały regulamin Amazona i wytłumaczę Wam to krok po kroku, na co trzeba zwrócić uwagę, aby uchronić się od pewnych problemów. Także dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ wiem, że 50% osób, które oglądają moje filmy, jeszcze nie subskrybuje, dlatego proszę Was o subskrypcję, żebyście mogli dostawać więcej takich treści i koniecznie dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy seria Wam odpowiada, czy mam po prostu na nią nie tracić czasu. Dzięki Wam wielkie za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i na razie, cześć.